Większość z Was z pewnością kojarzy tę historię, kiedy Ewa została oszukana, ponieważ uwierzyła w kłamstwo szatana. Chodzi oczywiście o tę historię z Księgi Rodzaju, że wąż rzekł do niewiasty: na pewno nie umrzecie, chociaż Bóg zabronił. No ale się stało inaczej, bo wąż kłamał. I teraz co zrobiła Ewa? Ewa została zwiedziona, ponieważ co? Ponieważ uwierzyła. Uwierzyła w co? W kłamstwo. Słowo angielskie uwierzyć to believe. I znaczy to uwierzyć. No, Ewa uwierzyła w co? W kłamstwo. Słowo kłamstwo znaczy lie. Believe. 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 Be like Eve. Be like Eve. Widzicie, jak to wszystko jest zakodowane w tym języku, który na przełomie dziejów utworzyli sługusy diabła? Believe. Be like Eve. Słowo Eve w angielskim oznacza Ewę. Be like Eve. Język angielski jest językiem przewrotności. God od tyłu, dog, czyli pies. Czyli obraźliwe biblijne określenie. I tak samo tutaj. Believe. Kłamstwo Ewy. W co uwierzyła Ewa? W kłamstwo. Believe. Uwierzyć. Kłamstwo. Lie. Be. Lie. Eve. Be. Lie. Eve. Believe. No więc Ewa uwierzyła w kłamstwo. Believe. Be. Lie. Eve. Można powiedzieć, że był to dla ludzkości pewien przełom, ponieważ od tamtego momentu, kiedy Ewa spożyła zakazany owoc, ta grzeszna natura, można powiedzieć, weszła nam w geny i z pokolenia na pokolenie była przekazywana dalej. No i wiadomo, że władca tego świata tutaj ma ten cały system, te wszystkie materialne bogactwa, które już 2000 lat temu oferował Jezusowi na pustyni. No i wtedy w momencie believe, czyli kiedy Ewa uwierzyła, believe w lie, be lie if, czyli w kłamstwo, to kłamstwo ojca kłamstwa weszło nam w geny wraz z grzeszną naturą. No i ojciec kłamstwa wtedy rozbudza przez tą grzeszną naturę wszystkie pożądliwości, w tym pożądliwości materialne, którymi nas tu wabi. No i zobaczcie, w Genewie 18,6% mieszkańców stanowią milionerzy. No to nie jest przypadek, że Genewa, też Szwajcaria, nigdy nie brała udziału w wojnach i tak dalej, bo mają tam przyczółek elity właśnie, a duża część z tych elit, świadomie bądź nieświadomie, jest sługami właśnie złego. Geneva. 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 Także widzisz, jak to wszystko jest zakodowane? Gen Ewa, Gen Eve, gen Ewy. Od momentu, kiedy Ewa uwierzyła believe w lie, czyli w kłamstwo, be lie Eve, weszło nam to w geny i do dziś drąży nas ta grzeszna natura. A szatan może wabić nas do pożądliwości, jak bogactwa, które utrudniają drogę do zbawienia. 18,6% mieszkańców, milionerzy, z pewnością posiadają gen Ewy. Zresztą tak jak wszyscy, tylko oni się mu poddają. Gen Eve, Genewa, Gen Eve. Zresztą w Genewie znajdują się wszystkie międzynarodowe siedziby wszystkich najważniejszych międzynarodowych organizacji. Gen Eve. I teraz co wydarzyło się dalej po tej historii, kiedy Ewa uwierzyła w lie, czyli w kłamstwo, believe, be lie if, następnie to weszło jej w geny i co rozsiało się na kolejne pokolenia. Gen if, gen Ewa, ośrodek kontroli całego świata, wszystkie międzynarodowe organizacje mają tam siedziby, milionerzy mieszkają, 20%. No i dalej, co się stało dalej? Pan Bóg zapytał, rzekł do niewiasty, dlaczego to uczyniłaś? A niewiasta odpowiedziała, wąż mnie zwiódł i zjadłam. I teraz jest takie hebrajskie słowo nasa, transliteracja nasa. I to słowo pojawia się pierwszy raz w Biblii,
właśnie w tym wersecie, Genezis 3:13, znów ta liczba 313, kto wie, ten wie, 3:13. Cóż to uczyniłaś? A kobieta odpowiedziała, wąż mnie zwiódł. I to słowo zwiódł to jest właśnie to słowo Ham 5:3:7:7, taki ma kod, to hebrajskie słowo i znaczy zwiódł. Czyli to słowo nasa tłumaczy się jako oszukać, zwieść. A chyba ci nie muszę mówić, jaka organizacja używa tego skrótu. Widzisz, jak to wszystko jest ze sobą powiązane? Więc podsumujmy. Na początku Ewa uwierzyła w kłamstwo. Believe. Kłamstwo, czyli lie. Be, lie, Eve. Believe. Później konsekwencją tego było to, że jako ludzkości weszło nam to kłamstwo w geny. Ponadto weszło nam z grzeszną naturą, przez którą dzisiaj szatan może kusić nas do bogactwa, które utrudnia drogę do zbawienia, między innymi. 20% bogaczy mieszka w Genewie. Jean Eve. Gen Ewy. Który rozstrzał się przez kłamstwo. Be like Eve. Następnie Bóg pyta, dlaczego to uczyniłaś? Wąż mnie zwiódł. Hebrajskie słowo nasa, zwieść, oszukać, nasa. Dzisiaj tym samym kłamstwem, to samo kłamstwo, w które uwierzyli pierwsi ludzie, każdy człowiek jest zwodzony tym samym kłamstwem, tym samym językiem wężowym. Przez różne te takie organizacje, nie? Które używają na przykład takich skrótów jak NASA. Zresztą wszystkie te organizacje to jedna drużyna. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego te wszystkie organizacje mają podobny logotyp i do czego on tak naprawdę nawiązuje? Indyjska Agencja Kosmiczna, Rosyjska Agencja Kosmiczna, Chińska Agencja Kosmiczna, USA Space Force. Co to tam znaczyło NASA po hebrajsku NASA, które pierwszy raz pojawia się, wąż mnie zwiódł, nas, aha, no tak, wąż, no tak, mnie zwiódł, NASA. Oni tam uwielbiają używać numerologii i gematrii. Nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim jak gematria odwrócona. To taka gematria, gdzie każdej literze przypisana jest cyfra, tylko nie od 1 do końca, tylko odwrotnie. Od 26 do 1, czyli gematria odwrócona. Więc A ma 26, B 25, no i tak do Z. I skrót NASA, który w hebrajskim słowo NASA znaczy oszukać, zwieść, ale ono oficjalnie znaczy National Aeronautics and Space Administration. National, jak sobie teraz to sprawdzę, możecie sobie sprawdzić. Weźcie tą tabelkę, tak, i sprawdźcie. N za N odpowiada tutaj 13, za A odpowiada 26, za T odpowiada 7, nie? I tak po kolei. Później dodajemy sobie to wszystko. Mamy National 130. Później to samo. Aeronautics. Dodajemy po kolei każdą literę 171. And dodajemy 62. Space. Sprawdzamy, nie? S ma 8, nie? I tak dalej. A ma P ma 11, A 26, otrzymujemy 91. Administration, to samo robimy ze wszystkimi literami. Następnie sumujemy wszystkie te wyniki. 130 plus 171 plus 62, nie? I tak dalej. I sumujemy to łącznie. I co otrzymujemy w gematrii odwróconej? No nie mogło być inaczej. 666 łącznie. National Aeronautics and Space Administration. W niemieckim Hose to jest właśnie wąż, Hosen, wąż. A przypominam ci też, że język angielski ewoluował głównie z języków germańskich, czyli niemieckich. De Chosen czy de Hosen? Oj, zwodzi wąż, zwodzi. Dalej to robi cały czas tak samo, jak zwodził pierwszych ludzi. Zostańcie w prawdzie z Bogiem. Hej.